Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Na początku było Słowo. Ono było na początku u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Zanim jednak to nastąpiło, podszedł do Józefa i Maryi Boży posłaniec, który wziął ich na swoją wyprawę misyjną do kraju, gdzie wolność krzyżami się mierzy. Solidarność otworzyła bramy wolności w krajach
niewolony systemem totalitarnym. Zburzyła mur berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy, rozdzielonej od razu wojny światowej II na dwa roki. Nie wolno nam nigdy tego zaprzeć pamięci.
Usiłuje się dzisiaj mówić człowiekowi, całym społeczeństwu, iż Bóg jest przeszkodą na drodze do pełni radości. Że Kościół jest wrogiem radości, że radości nie rozumie, że się jej lęk. Jest tutaj jakieś niesłychane pomylenie pojęć. Kościół powie, nie przestaje być w świecie głosicielem Ewangelii wolności. To jest jego misja. Ku wolności wysłuchuje nas Chrystus. Dlatego chrześcijanin nie lęka się wolności. Przed wolnością nie ucieknie. Podejmuje ją w sposób twórczy i odpowiedzialny jako zadanie swojego życia. Bo wolność nam dana jest przez Boga, jest nam nie tylko przez Boga dana, jest nam także zadana. Ona jest naszym powołaniem.
niech stąpi Duch Twój. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Rudą, rudą, rudą i poszedł.
Boże Narodzenie stało się świętem sklepu, których odśmiewający z nas ukrywa tajemnicę pokory Boga, która zaprasza nas do pokory i prostoty. Proszę Pan, aby to pomógł nam przeniknąć wzrokiem wiary charakterystyczną dla obecnego czasu, błyszczącą fasadę i odnaleźć za nią dzieciątko stajni betlejemskiej, aby odkryć w ten sposób prawdziwą radość i prawdziwe światło. Cokrotnie jesteśmy świadkami, jak wolność staje się zaczynem różnorodnych niewoli człowieka, ludzi, społeczeństw. Niewola pychy i niewola chciwości i niewola zmysłowości i niewola zazdrości, niewola lenistwa i niewola egoizmu, nienawiści. Człowiek nie może być prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość. Nie, nie, nie.
musi się pochylić. Wydaje mi się, że w tym objawia się głębsza prawda, której chcemy pozwolić się dotknąć, tę świętą noc. Jeśli chcemy odnaleźć Boga, objawiającego się jako dziecko, musimy zejść z konia naszego oświeconego rozumu. Musimy porzucić nasze fałszywe przekonanie, naszą pychę intelektualną, która przeszkadza nam zaświadczać bliskości Boga. Nasuwa się nieuchronnie pytanie, co by się stało, gdyby Maria i Józef zapukali do moich drzwi? Czy byłoby dla nich miejsce? Miejsce, taki kraj. Kto tutaj
święty.